Hejka kochani, dzisiaj otworzymy trochę inny kalendarz adwentowy. Jest to kalendarz marki Faworgna. Został on kupiony w niemieckim Lidlu za około 20 euro, czyli jakieś 90 zł, może trochę ponad. Jest to kalendarz z miodami i konfitorami, więc zobaczmy, jakie przysmaczki znajdziemy w środku. A więc moi drodzy, tak jak wcześniej powiedziałam, dość nietypowy kalendarz, coś innego, coś mniej kosmetycznego. Ten kalendarz jest skonstruowany w ten sposób, że po tej stronie są okienka do 12, a po drugiej stronie są okienka od 13. Więc super, myślę, że fajnie, że ktoś pomyślał i że nie trzeba cały czas obracać w tą i z powrotem z tymi okienkami. Ja już się nie mogę doczekać, co tutaj się znajduje, więc od razu przechodzimy do otwierania. Jacek przygotowuje nam tłumacz, żebyśmy wiedzieli, co my tutaj mamy w danym okienku. I otwieramy. Zaczynamy od jedynki. Mam nadzieję, że nie będzie tak twardy jak ten z kulami i że nie połamie sobie łap na nim. I mamy tutaj konfiturę z truskawki. Mamy pojemność 42 gramy. Bardzo piękny słoiczek tutaj świąteczny z takimi płatkami śniegu w różnych kształtach. Super to wygląda. Śliczne. Na pewno sobie jakiś zostawię, a na pewno jakiś zje Jacek. Przechodzimy do numeru 2. Mamy go na dole. A w okienku numer 2 mamy konfiturę morelową. Oczywiście słoiczek wygląda w ten sam sposób. Jest również 42 gramy. I świetnie to wygląda. Na pewno w kuchni będzie ładnie to wyglądały takie słoiczki. I na pewno sobie je zostawię. Lecimy do okienka numer 3. W okienku numer 3 znaleźliśmy miód kwiatowy. Tutaj mamy zmienioną pojemność, ponieważ tam były 42 gramy, a tutaj już mamy 50 gram w tym słoiczku. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Już wiem, do kogo to powędruje. Na pewno mój tata się ucieszy z takiego miodziku, bo on uwielbia miodziki. Lecimy do okienka numer 4. Bardzo są tutaj widoczne te okienka. Nie mam problemu ze znalezieniem większego. Ale nie chcę zapeszać, bo jak ja tak mówię, to zaraz nic nie będę widzieć. I w okienku numer 4 mamy konfiturę z miodem i czarną porzeczką. Zobaczcie, jaki to jest czarny słoiczek. Idziemy do okienka numer 5. A w piąteczce znaleźliśmy konfiturę z brzoskwini i mirabelki. Oczywiście są tutaj 42 gramy. Okienko numer 6, Mikołajki, co tutaj znajdziemy? W okienku numer 6 znaleźliśmy konfiturę z borówki amerykańskiej. Spójrzcie, to jest dopiero czerń. Oczywiście 42 gramy. Myślę, że wszystkie słoiczki będą 42 gramowe, nie, albo 50 w przypadku miodów, więc nie będę się powtarzać i mówiła przy każdym okienku, że są 42 gramy. A teraz lecimy do siódemki. I mamy tutaj pastę owocową, tak to tłumaczy nam tłumacz, a ja przypuszczam, że to może być frużelina z ananasa i marakuji. Okienko numer 8. A w okienku numer 8 znaleźliśmy miodzik spadziowy. Okienko numer 9. A w okienku numer 9 znaleźliśmy konfiturę wiśniową. Bardzo smacznie to wygląda. Na pewno z Jackiem spróbujemy, jakiś słoiczek otworzymy i posmakujemy, czy jest dobra. Teraz okienko numer 10. Już idziemy niedługo do połowy kalendarza i będziemy zmieniać stronę. A w okienku numer 10 znaleźliśmy konfiturę malinową. Nawet widać tutaj pestki malin. Okienko numer 11. A w okienku numer 11 znaleźliśmy miód akacjowy. Spójrzcie, jaki przeźroczysty. I ostatnie okienko z tej strony, okienko numer 12. A w okienku numer 12 mamy brzoskwinkę z morelką. I przechodzimy do drugiej strony kalendarza. Obracamy. Przypominam, że ten kalendarz kupił Jacek w niemieckim Lidlu za około mniej więcej 100 zł, 20 euro, niecałe 100 zł, jakoś około, więc myślę, że na tyle słoiczków
i tyle różnych smaków, to nie jest duża cena, moim zdaniem. Jacek będzie mógł każdego dnia iść jeść naleśnika o innym smaku. A jeśli Wam podobają się kalendarze adwentowe, jedzeniowe, to dajcie znać w komentarzach i oczywiście zostawcie łapkę w górę, to ja będę nagrywała więcej kalendarzy jedzeniowych, nie będę nagrywała tylko kosmetycznych. I zacznę nagrywać więcej jedzeniowych. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął Was żaden film. A teraz przechodzimy do drugiej połowy kalendarza, jedziemy z trzynastką. W trzynastce znaleźliśmy miód kwiatowy, wielokwiatowy. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Czternastka, a na czternastce mamy narysowane malinki. Ciekawe, czy tam będą malinki. A w czternastce znaleźliśmy konfiturę z moreli. Jedziemy do piętnastki. Tym razem znaleźliśmy pastę owocową wiśnia z miodem. Szesnastka. A w szesnastce mamy powtórkę, czyli konfiturę z truskawki. Kolejną, czyli już mamy dwa słoiczki. Czy jeszcze więcej się nam powtórzy? Siedemnastka. A w siedemnastce znaleźliśmy dżem śliwkowy. Bądź konfiturę, bo nie jest tutaj oznaczone, czy to konfitura, czy dżem, ale przypuszczamy, że jest to dżem bardziej. Nie wiem dlaczego, ale tak przypuszczamy. Osiemnastka. A w osiemnastce mamy truskaweczkę z miodem. Dziewiętnastka. A w dziewiętnastce znaleźliśmy konfiturę borówka z żurawiną. Musi być smaczna. Już zbliżamy się do końca naszego kalendarza. Otwieramy okienko numer 20. I kolejną powtóreczkę mamy konfiturę wiśniową. Kolejny słoiczek. 21. A w 21 kolejna powtóreczka, miód spadziowy. 22. A w 22 znaleźliśmy truskawkę z żurawiną. I zostały nam dwa okienka, 23 i 24, więc już przejdźmy do otwierania 23. Kolejny miód akacjowy. I sprawdźmy, co kryje się w ostatnim okienku numer 24. Czy coś specjalnego, jakiś drzem z ananasa na przykład. Sprawdźmy to. A w numerze 24 znaleźliśmy konfiturę figową z winem Porto. Czyli coś dla smakoszy. Przejdźmy do podsumowania. A więc tak wygląda podsumowanie naszych słoiczków. Mamy pełno małych słoiczków. Znaleźliśmy tutaj dżemy, konfitury, miody z drzemami, więc naprawdę dużo fajnych opcji. Naprawdę jak ktoś sobie zamarzy kanapkę, mam taki mały miodzik, od razu dwie kanapeczki. Jak ktoś zamarzy sobie herbatę z miodkiem, to zaraz sobie wleje, czy mleko z miodkiem. Więc naprawdę wydaje mi się, że to jest super opcja, niedroga. Fajnie, bardzo mi się podobał ten kalendarz. Ja jestem zadowolona. A co Wy myślicie o takim kalendarzu? Którą konfiturę zjedlibyście najchętniej? Ja przeczytam Wasze wszystkie komentarze. I oczywiście, jeśli podobają Wam się kalendarze z jedzeniem, zostawcie łapkę w górę. I oczywiście wciśnijcie przycisk subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I oczywiście zapraszam Was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram. Tam często dodaję jakieś filmy. A my już się z Wami żegnamy i idziemy z Jackiem skonsumować jakiś drzemik truskawkowy i sprawdzić jego jakość. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!